wasza muzyka przechodziła pewnego rodzaju zmiany, różne okresy. Tak. Na jakich instrumentach grasz aktualnie w zespole? Aktualnie są to elektryczne, ale etniczne instrumenty, czyli elektryczny saz, elektryczna suka biłgorajska, zresztą pierwsza w ogóle, jaka została zbudowana. Gra to nieźle, brzmi trochę Jimi Hendrixem zajeżdża, ale chyba o to chodziło. Wcześniej były to instrumenty akustyczne. Myślę, że ich po prostu czas się wyczerpał. No, nagraliśmy z tym 3 płyty, 4 może być elektryczna. Nagraliście 7 albumów, w tym 3 epki. Tak. Który album wspominasz najlepiej, a który wręcz przeciwnie? Praca nad nim trwała bardzo długo, była może wyczerpująca momentami? Praca wyczerpująca była nad ostatnim albumem. To się wiązało z różnymi rzeczami, to nie ma co tego wymieniać. Bardzo fajnie, że on już jest, wyszedł, ukazał się. Ja go słucham w samochodzie, bo tam mam najlepszy dźwięk. I z każdym przesłuchaniem mi się bardziej podoba. Co ciekawe, nie od pierwszego przesłuchania byłem fanem własnego nagrania. Dopiero z czasem zaczęło mi wchodzić, szczególnie wsłuchałem się w teksty, bo wcześniej jakby słuchałem muzyki, tego jak to zostało nagrane, co ja tam zrobiłem, dobrze, niedobrze. A dopiero przesłuchując własny album wsłuchałeś się w teksty, tak? Tak, wsłuchałem się w teksty, teksty są mocne, dużo ludzi nas pyta, czy myśmy to nagrali, bo dobra zmiana czy coś, nie. To zostało nagrane jeszcze przed zmianą, dobrą czy niedobrą i chyba odnosi się ogólnie do naszych czasów. Nie ma to nic wspólnego z naszą sytuacją polityczną w tym momencie. To chyba ma szerszy przekaz, prawda, niż tak aktualna sytuacja. Tak myślę, mam nadzieję, że to nie jest po prostu takie proste skojarzenie. To się odnosi do naszej globalnej wioski, no bo tym się staliśmy tak naprawdę. A instrumenty no, zmieniają się i mam nadzieję, że na każdej płycie będą inne. Co tak właściwie znaczy nazwa Masala? Masala to jest miks. Miks to jest coś, co się dzieje cały czas i wszędzie wokół nas tak naprawdę. Miksujemy, mieszamy, nawet nie wiedząc o tym, a my świadomie mieszamy Azję z Europą, z Ameryką, z czymkolwiek, tylko że muzycznie. Czyli to nie tylko taka mieszanka ziół, ale też swego rodzaju miks muzyczny. Różne kontynenty, różne wpływy, różne inspiracje, tak? Tak, tak jest. Zresztą to słowo w hindi znaczy mieszanka. Ono nie jest zarezerwowane dla potrawy. To jest po prostu miks. Od czego zaczęła się w ogóle przygoda z tym zespołem? Twoja przygoda? No moja się zaczęła w momencie, kiedy chłopaki, wtedy to był taki kolektyw bardziej DJ-ski, sound systemowy, oni grali w czasach, kiedy nie było żadnego internetu, ani YouTube'ów i innych takich rzeczy, oni grali muzykę z Azji, to był na przykład Sabroso, Prachas, kto tam jeszcze, Max Cegielski. No właśnie, i oni nagle uznali, że warto by to może ożywić, może dałoby się to zagrać na żywo, nie tylko miksować, ale jeszcze coś wygenerować, żeby zagrać, wiesz, instrumentalnie coś, trzeba było zaprosić muzyków. I na początku tak to wyglądało, że oni puszczali kawałki, których w ogóle nikt nie wiedział, co to jest, skąd to się wzięło, jakiś Punjabi MC, no okej, okay, Punjabi MC to już było znane, ale dużo wcześniej. A myśmy po prostu siadali i do tego grali na orientalnych instrumentach. I taki był początek. Potem się okazało, że może z tego będzie zespół, może coś. I tak wyszło. No tak, bo dużą przewagą waszej muzyki jest właśnie takie brzmienia etno, brzmienia elektro, dużo też rapu, mieszanki. W zasadzie ciężko sklasyfikować waszą muzykę. W zasadzie masala, nie? W zasadzie masala. Jedna wielka masala, tak. Jak nas ktoś pyta, jaki to jest gatunek, to ja osobiście nie wiem. Nie mam pojęcia. Warto nadmienić, że elektro jest w podstawie. No, to jest jednak beat, to jest takie coś, co dobrze daje po plecach. To nie jest muzyka folk na pewno,
aczkolwiek elementy są, no bo są elementy muzyki etnicznej, ale dla mnie to jest bardziej bliżej muzyki klubowej, muzyki do tańca, muzyki do ruchu niż do odbioru. Tylko skąd ta cała orientalistyka? Bo domyślam się, że na waszą twórczość na pewno wpływały podróże do innych krajów. Owszem, no, trudno się oprzeć jakby urokowi tej muzyki. Oni grają muzykę improwizowaną od tysięcy lat. Coś, co dla nas jest wynalazkiem, okej, ostatnie 100 lat to jest jazz. Mhm. I możemy sobie improwizować, a dla nich to jest muzyka klasyczna. Oni improwizują, tak jak u nas siada orkiestra, tak dla nich siada trzech muzyków i oni po prostu grają z głowy. Tak, dla nich to jest naturalne. Nie trzeba tak mówić, chodźmy, zróbmy jam session, tylko siadają i zaczynają, bez gadania. Tak dokładnie jest. To jest naturalne. Jest jakaś taka wartość dodana w tym graniu z siebie, z ciała, której się nie da inaczej uzyskać. No po prostu siadasz, grasz, za każdym razem wychodzi coś innego. Ja mogę się przyznać, że oczywiście no, znam na pamięć utwory Masali, ale staram się za każdym razem zagrać coś trochę inaczej. I nie myślę o tym, że to jest muzyka azjatycka. Oczywiście dla mnie to jest masala, to jest miks wszystkiego, ale staram się nie powtarzać. Czyli często improwizujecie na scenie, staracie się jak najczęściej. Ja, zresztą Duży P też jakby słynie z tego, że potrafi powiedzieć coś do rymu, do taktu, w temat, no, o to chodzi, nie? To samo można powiedzieć o Wojtku, który gra na bębnach. Najmniej to można powiedzieć o Praczasie, który buduje nam tą podstawę elektroniczną, no ale na czymś się musimy oprzeć. To nie może być tak do końca wszystko wymyślone z głowy. Praczas nam daje motyw do tego, żebyśmy improwizowali. Jak się wdyszali, to jest tak. Masala Sound, gram Duda i mówię do ciebie, człowieku. No mówisz. Ja gram dla ciebie, nawet kiedy na chwilę zabraknie mi oddechu. No. Masala Sound, Bart gra tutaj na sarze, albo na suce. Wspieram albo się na drumli, albo śpiewa gardłowo, ten koleżka zna się na tej sztuce. Okej, okay, dobra. Wojtek gra na tarabuce, żeby zrymowało się z poprzednim wersem. Gra nie też może na kakonie i na duduku i tak dalej. Szef. Rozkładam to na części pierwsze. Bo a ja ściskam spację, wciskam spację, bo nie ma z nami dzisiaj Praczasa. Oj. I chłopie paszczą do mikrofonu, dopóki ogień we mnie nie wygasa. Jestem ciekawa, jakie koncerty, jeszcze duże koncerty planujecie w najbliższym czasie? Wiesz co, nasze planowanie to jest jedno, a drugie to jest to, jak zostanie przyjęta płyta. Słyszałem coś o tym, że jest zainteresowanie ze strony Woodstocku, ale nie wiem na ile konkretne i na ile na ten rok. Graliście już chyba na Woodstocku, tak? Tak, graliśmy. Tak, tak, to było ogromne przeżycie. No, tego się nie da zapomnieć, jak wychodzisz i ludzie są po horyzont. I są naprawdę świadomi i naprawdę wiedzą, po co tam przyszli. A opener? Zdarzyło wam się też grać na openerze, prawda? Tak, zdarzyło nam się. To jest w ogóle wielkopomny koncert, bo... Kiedy to było? Och, strasznie dawno. Nie wiem, 6 lat temu? To mi się naprawdę zaciera. Przy tej ilości koncertów jest to trudne do spamiętania. Natomiast ja pamiętam ten moment, kiedy Praczas mówi: słuchajcie, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Wszystkie kontrolki świecą mi się na pomarańczowo. No i dobra, i wszyscy przyszli. Techniczni, akustycy, my przyszliśmy, tak patrzymy na ten komputer, no faktycznie świeci się na pomarańczowo, cholera. A na koniec przyszedł człowiek od świateł, mówi: Jasiu, wyłącz ten ultrafiolet. Jasiu wyłączył ultrafiolet, wszystko zrobiło się zielone. Koncert poszedł świetnie, graliśmy ponad 2 godziny, po koncercie została taka wielka przestrzeń, no bo to jest lotnisko jednak, to robiło wrażenie. Nie? Wszyscy poszli i widzieliśmy świat po horyzont. Jakie konkretnie kraje, jakie może miasta, kto z was najczęściej podróżował z zespołu, jak to się odbiło na waszej twórczości? Ja mogę mówić za siebie. Trochę pojeździłem. Głównie tak szukając muzycznie, to pojechałem do Tuwy. To jest republika, jedna z republik tak zwanych autonomicznych w Rosji.
gdzie jest śpiew gardłowy, alikwotowy. No ja tam pojechałem, żeby się czegoś nauczyć. Byłem przekonany, że to podniesie moje kwalifikacje i w ogóle. No i nie. Nie nauczyłeś się śpiewu gardłowego? Nie, to jest przepiękny kraj. Niewiarygodna przyroda. Po prostu czegoś tak nietkniętego ludzką ręką, nogą nie widziałem w życiu, ale akurat na mój śpiew to nie miało wpływu bezpośredniego, typu nie spotkałem nauczyciela. Ale mogę powiedzieć, że do tej pory jak śpiewam, to przypominam sobie to miejsce. To jest naprawdę trudno opowiedzieć, jak widzisz step po horyzont. Brzmi banalnie, prawda? Jest to niesamowite. Albo jak widzisz rzekę rozmiaru Wisły, która płynie z prędkością górskiego potoku i to jest Jenisej. No albo jak widzisz trzyletnich chłopców swojących na koniach, bo właśnie jadą do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że pojechałem tam uczyć się śpiewać, a dostałem w prezencie inspirację. A tak to jeżdżę po całym świecie, no przywożę te instrumenty i z radością wracam do Masali, bo to jest taki rodzaj tłumaczenia tych podróży na nasz język. I przekazywania publice i fanom. Tak myślę. A skąd bierzecie instrumenty? Po prostu przywozicie je z waszych tripów? No tak, głównie tak. No bo tego nie kupisz w Polsce, nie ma takiej możliwości. Albo można taki instrument jak na przykład elektryczna suka biłgorajska wymyśleć i powiedzieć: słuchaj, bracie, zrób to, a na pewno się uda. To akurat Luca Howie zrobił. Albo można kupić elektryczny sas w Stambule. Czuję się naprawdę oświecony. Czuję się oświecony, jakby nagle nade mną otworzyły się niebiosa. Więc nawet jeśli tego nie lubisz, podejdź pod scenę, posłuchaj, nie patrz na mnie z ukosa. Wiem, że mam nawet rodzieka sali na sali Masali. Jesteśmy pięknym psie, jesteśmy pięknym psie, więc skaczmy jak pchły, ale nigdy nie gryźmy. Masala Sound, pozdro dla wszystkich, którzy dzisiaj tu dla nas przyszli. Jakim stylem śpiewasz w zespole? Czy to jest jakiś specjalny styl? Jak pytasz mnie o styl, to mi przychodzą do głowy od razu style śpiewu gardłowego, bo śpiew gardłowy nie ma jednej odmiany. To jest bardzo złożona sztuka. Jeden jest basowy. Mogę pokazać? Jasne, jak najbardziej. To jest ten niski, ale jednocześnie śpiewem gardłowym jest... i tak dalej. Jeszcze można tych styli, to są dwa podstawowe, ale można ich znaleźć więcej. Zupełnie nie brzmi jak wokal, raczej jak uderzona membrana i ten dźwięk tak się rozchodzi, pulsuje. Bardziej nawet jak instrumenty. I ja to tak traktuję. Perkusyjno-strunowe? Jakbyś mi kazała zaśpiewać jakąkolwiek melodię, to bym się zarumienił i nie jestem w stanie. Dla mnie to jest bardziej jak instrument. To jest faktycznie takie... naturalny instrument. Organiczny, tak. Organiczny, tak. No, coś takiego. Z Bartem Pałegą rozmawiała Alicja Chudzik. Dziękujemy w takim razie bardzo za zaprezentowanie śpiewu również. Dzięki. Give it up, give it up, give it up, give it up.